Nóż w uchu. Podcast Muzeum Sztuki. Zaprasza Agnieszka Obszańska. Awangardowe muzeum. Cofamy się do czasów sprzed 100 lat, kiedy artyści mierzą się z wieloma wyzwaniami. Jesteśmy w momencie, gdy kończy się I wojna światowa, kryzysy ekonomiczne, humanitarne, ludzkie. Artyści często też przecież zaciągali się do armii, brali udział w walkach, wracają do domu, spotykają się z nową rzeczywistością. Jest to moment rozmaitych też fuzji transnarodowych, które mają zapewnić pokój na świecie, mają zapewnić to, że do takiej tragedii nigdy już nie dojdzie. Agnieszka Pindera, współkuratorka wystawy Awangardowe Muzeum w Muzeum Sztuki w Łodzi. Artyści mimo tych bardzo traumatycznych wydarzeń myślą o budowaniu wspólnoty, widzą jak zmienił się świat. Poza tymi zmianami tragicznymi rozwijają się też rozmaite nowinki technologiczne, są przełomy w medycynie. Zmiany w komunikacji, wielkomiejskie, tętniące życiem sytuacje, neony, reklamy w dużych na przykład amerykańskich miastach. W Paryżu życie nocne trwa, toczy się, artyści dyskutują ze sobą, wszystko wibruje, jest żywe i dynamiczne, a oni myślą o tym, że instytucje poświęcone edukacji i sztuce, instytucje wystawiennicze jak muzea muszą nadążyć za tym światem. Nie mogą pozostać w tyle, nie mogą być martwe, muszą odpowiadać na te wyzwania, z którymi się mierzymy tu i teraz. Cztery kraje, dwa kontynenty, różne realia społeczno-polityczne. Cztery instytucje, wspólny cel. A w rolach głównych? Muzea Kultury Artystycznej w Rosji, Société Anonyme w Stanach Zjednoczonych, Grupa AR w Polsce, w Łodzi, Kabinet Der Abstrakten w Hanowerze w Niemczech. Cztery najbardziej wyraziste ośrodki, które się tworzą, ale też głównymi aktorami tych wydarzeń są artyści, ponieważ działo się wiele w samych Stanach Zjednoczonych. Mamy przykłady nowych instytucji, nowego typu powoływanych, ale przez kolekcjonerów. Na naszej wystawie skupiamy się na tych miejscach, gdzie centralnymi postaciami są artyści. To artyści decydują, to artyści są w administracji kultury, artyści są dyrektorami muzeów, to oni odpowiadają za wybory, kto trafi do kolekcji instytucjonalnych, instytucji publicznych, publicznych bądź prywatnych, to oni decydują, jak wyglądać będą wystawy, to oni decydują, jaki kształt one przybiorą, czy będą to wystawy zupełnie nowego typu, które będą właśnie nadążać za tymi dynamicznymi zmianami, zaskakiwać nas, czy będą to wystawy centra rozrywki, czy wręcz przeciwnie, będą to miejsca przypominające mieszczańskie salony, żeby pokazać publiczności, że ta sztuka może trafić do każdego domu, że to nie jest coś oderwanego od rzeczywistości, ale coś, co jest spójne z naszym codziennym życiem, z naszą codziennością. Przenosimy się za ocean. W Nowym Jorku spotykamy trójkę artystów, malarzy, dwóch mężczyzn, jedną kobietę. Decydują się założyć edukacyjne muzeum, muzeum eksperymentalne, niewielkie na miarę ich możliwości. Decydują się zaprosić do współpracy wielu innych przedstawicieli środowiska artystycznego, nie tylko artystów, jak dzisiaj powiedzielibyśmy, wizualnych, ale też krytyków, pisarzy czy kolekcjonerów. Jest to system składkowy. Trzeba zapłacić tak zwany membership, z tego finansowane są wystawy. Wystawy zmieniają się dosyć często. Bardzo często po raz pierwszy prezentowani są twórcy, których stowarzyszenie zaprasza z Europy. Organizowane są odczyty, koncerty. Muzeum ma małą biblioteczkę. Gdy mają problemy z finansowaniem swojej małej galerii, korzystają z wielu przestrzeni zaprzyjaźnionych. Różnego rodzaju kółek, świetlic robotniczych, przestrzeni, które prowadzą jakieś stowarzyszenia kobiece, ponieważ fundatorka Société Anonyme
jest też sufrażystką, działa też na rzecz praw kobiet, jest zaangażowana w wiele inicjatyw charytatywnych. Także to też jest ten network, w ramach którego się poruszają. Korzystają z wielu zaprzyjaźnionych także galerii i muzeów, by realizować właśnie swoją misję, czyli pokazać nową sztukę jak największej publiczności. Société Anonyme tworzy Marcel Duchamp, Man Ray i Catherine Dreyer. Catherine Dreyer jest wyjątkową postacią. Jej ojciec był bogatym industrialistą, jej rodzina przeprowadziła się z Niemiec. Catherine posługiwała się płynnie językiem niemieckim, stąd też wiele kontaktów, jakie właśnie nawiązała w Niemczech. Była malarką, kolekcjonerką, społeczniczką. Catherine zabiegała przez wiele lat, by kolekcja, którą zaczęli budować, miała swój dom. By rzeczywiście Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie było tylko kolekcją bez siedziby, ale by było miejscem do odwiedzenia. Niestety te plany się nie powiodły, znalazła natomiast przychylność w Uniwersytecie Yale, czyli instytucji stricte edukacyjnej, która zgodziła się przyjąć zbiory. Pod koniec działalności Société Anonyme było to około 1000 dzieł, obrazów, rzeźb. Więc rzeczywiście wysiłki tak naprawdę trójki artystów, ale głównie Dreyer i Duchampa, były bardzo płodne, to bardzo duża kolekcja i taka egalitarna. Artyści nie posługiwali się żadnym kluczem tego, kto jest najbardziej znanym artystą. Nie myśleli w taki sposób, by postarać się o reprezentację wszystkich krajów czy wszystkich prądów artystycznych. Wręcz przeciwnie, myśleli o tym, że ma to być taka kapsuła czasu, taka kronika tej ery, w której żyją i wybierali w bardzo swobodny sposób artystów do upamiętnienia poprzez włączenie ich do kolekcji. Société Anonyme. Société Anonyme miało też kontakty z artystami z Polski. Wśród artystów, którzy znali właśnie stowarzyszenie, była Alicja Halicka, malarka, żona Louisa Marcusisa, która razem z mężem przez większość życia mieszkała we Francji, w Paryżu. Odwiedzała jednak Stany Zjednoczone na zaproszenie rozmaitych instytucji, z którymi współpracowała. Robiła scenografię do reklamy i scenografię i kostiumy dla spektakli teatralnych. I w pewnym momencie, podróżując do Stanów Zjednoczonych, poznała Catherine Dreyer i Marcela Duchampa, co odnotowała w swoich wspomnieniach. Marcel Duchamp, także prekursor surrealizmu, wciąż poszukujący nowości, zdobył w Stanach Zjednoczonych wielką popularność. Jego obraz na szkle, panna młoda, obnażona przez kawalerów, kupiła jedna z naszych wspólnych przyjaciółek, Catherine Dreyer. Obraz ten znajduje się w jej wiejskim domu w okolicach Nowego Jorku. Dzieło to bardzo duże, 3 metry na 6. Wisi w olbrzymim gotyckim studio, oświetlone średniowiecznymi witrażami, a pod nim na pulpitach leżą wielkie mszały. Co niedziela sąsiedzi i sąsiadki Miss Dreyer, amerykańscy protestanci i purytanie, defilują osłupiali przed tym dziełem. Ponieważ są dobrze wychowani, starają się wykrztusić zwykły komplement. How charming! How delightful! A pewna odwiedzająca dom dama na poziomie znalazła taki oto dziwaczny komplement. How Japanese! Société Anonyme powstało 10 lat przed nowojorską momą i krąży teraz takie przekonanie, że o ile Société Anonyme, czyli po prostu Stowarzyszenie Artystów, borykało się przez właściwie cały czas z problemami finansowymi, to przez tą palmę pierwszeństwa, ale też właśnie to, że to byli artyści, którzy współpracowali z artystami, mieli lepsze dzieła w swojej kolekcji. Natomiast moma, która pojawiła się później, mimo że zaopatrzona w jakieś niewiarygodne zasoby finansowe, przegapiła ten moment. Więc jest to ważne zjawisko, ważna kolekcja, rzeczywiście rejestrująca to, co w tej epoce, w tym czasie było najważniejsze, bądź po prostu ciekawe. Muzea Sztuki Artystycznej. Rosja.
Porewolucyjna Rosja to krótki moment, kiedy nowy rząd otwiera się na nowych artystów. Na tych lewicowych artystów, którzy chcą zaprowadzić własny nowy porządek. To zaledwie kilka lat, ale artystom udaje się powołać nowe instytucje, nowe urzędy, ale przede wszystkim sieć muzeów, centralny magazyn, biuro, które z całej republiki kupuje dzieła żyjących artystów i cały system dystrybucji tych dzieł, tak by trafiły do wszystkich regionalnych muzeów republiki. To jest nowoczesne myślenie, bo to jest myślenie przede wszystkim o żyjących twórcach, to jest niezrównywanie z ziemią tego, co było. To są różnego rodzaju, różnego typu, różnego statusu instytucje regionalne, które dostają zastrzyk nowej sztuki. Czyli nie chodzi o to, by rewolucjonizować przez niszczenie tego, co było, ale jednak upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i wiedzą, co dzieje się teraz. Kazimierz Malewicz, oś koloru i bryły. Przystępując do organizowania i reorganizowania powszechnej machiny artystycznej budowanej w państwie, zwrócono uwagę na utworzenie sieci muzeów, centrów propagandy i edukacji szerokich mas ludowych. Dotychczas muzealnictwo było wprawdzie naukowo-artystyczne, w praktyce jednak nie zasługiwało na to miano. Jego orientacja była bardzo szkodliwa zarówno dla sztuki, jak i dla życia twórców. Ograniczenie, brak świadomości i tchórzostwo nie pozwalały spojrzeć szerzej i ogarnąć całego przebiegu przeobrażeń sztuki i ich rozwoju. Jak carscy żandarmi, ludzie mianowani muzealnikami, znawcami sztuk, patrzyli groźnie na wzbierającą ideę sztuki twórczej, wykpiwaną przez subtelnych inteligentów i opinię społeczną, która pod przewodem eleganckiej prasy prychała na wszelkie twórcze nowatorstwo. Jak możemy sobie wyobrazić, sama inicjatywa powołania do życia tej sieci Muzeów Kultury Artystycznej, za tą inicjatywą kryją się ważne, prominentne nazwiska tego czasu. To artyści, którzy wygłaszali odczyty, którzy publikowali teksty. Jednak najważniejsze nazwiska i osoby to ci, którzy stanęli na czele dwóch największych instytucji, jednej w Moskwie, drugiej w Sankt Petersburgu. I to też historia takiego przejmowania pałeczki i nawet w obszarze jednej instytucji, zmian personalnych, które też zmieniały później funkcjonowanie tej instytucji. Czyli w jednym przypadku to Wasilij Kandyński, starszy artysta, po którym schedę przejmuje i natychmiast rewolucjonizuje muzeum, sposób prezentowania w nim sztuki Aleksander Rodczenko. W drugim przypadku w instytucji w pewnym momencie zaprowadza nowy porządek Kazimierz Malewicz, który bardzo stara się, by instytucja muzealna była też rodzajem placówki naukowej. Bardzo ciekawe w tych muzeach kultury artystycznej w Rosji jest to, że muzea nie były tylko miejscami, w których miano odwiedzać i prezentować nową sztukę, ale były to miejsca eksperymentu. W muzeach były też laboratoria, muzea były bardzo związane z uczelniami artystycznymi. Możemy powiedzieć, że muzea kultury artystycznej były rodzajami domów kultury, to były muzea, miejsce spotkań. Można było spotkać artystów, którzy oprowadzali po wystawach. Artyści też przygotowywali wystawy, często traktowali ścianę jak płótno i proponowali ciekawą, angażującą, nietypową kompozycję, niekoniecznie skupiając się na układzie chronologicznym i takiej dydaktycznej formie, kierunek po kierunku, pokazujący rozwój sztuki, tylko działali bardziej na emocje, czy na jakiś taki inny, bardziej powiedzmy cielesny sposób odbioru sztuki. Gabinet Der Abstrakten.
Ruszamy do Hanoweru, gdzie Alexander Dorner, bardzo postępowy, taki nowoczesny dyrektor tamtejszego muzeum, zaprosił do współpracy El Lisickiego, artystę pochodzącego z Rosji, znającego więc doskonale koncepcję Muzeów Kultury Artystycznej. Artystę, który zajmował się też projektowaniem, interesował się designem i miał własne przekonanie na temat tego, jak powinny wyglądać wystawy nowej sztuki. Wierzył, że zasługują one na nowego rodzaju przestrzenie, na przestrzenie, które same są dziełami. Nie wierzył, że malowanie ścian pod kolor dzieła, które ma być na tej ścianie zawieszone, jest wystarczające. Uważał to za głupotę. Zaproponował inny, bardziej nowatorski sposób potraktowania przestrzeni wystawienniczej w Dreźnie podczas bardzo dużej wystawy międzynarodowej. I to chyba ostatecznie przekonało Aleksandra Dornera, że warto z nim współpracować. I w momencie, kiedy Dorner prowadził taką przebudowę muzeum, którym zarządzał, gdy stworzył jakby nową koncepcję całego piętra z prezentacją zbiorów tego muzeum, zaproponował Lisickiemu stworzenie tej wisienki na torcie. Kabinet Der Abstrakten. Odsuwamy ciemną kurtynę, kawałek materiału i wchodzimy do zupełnie niespodziewanej przestrzeni. Jest mniejsza niż się spodziewaliśmy. Jest dosyć intymna, jest w niej bardzo, bardzo cicho. Ma takie właściwości akustyczne, że czujemy się jakby otuleni jej obecnością. Światło dobiega z jednego miejsca. Jest to jakaś dziwna, świetlista konstrukcja, ale światło nie jest rażące, jest bardzo przyjemne. W przestrzeni jest tylko kilka kolorów, dominuje biel i czerń, ale dzieją się tam dziwne rzeczy. Kolor ścian jakby migocze, mamy wrażenie jakiejś mechaniki. Efekt, który tworzą ściany pokoju, przypomina jakbyśmy jechali nocą taksówką przez miasto. Częściowo mamy wpływ na to, co widzimy. Możemy coś przesunąć, przekręcić. Możemy zmienić kolory przez poruszanie się w przestrzeni. W pewnym momencie widzimy także siebie w umieszczonym w jednym z kątów lustrze. Jesteśmy w kabinet Der Abstrakten projektu El Lisickiego. Artysta chciał oddać dynamikę współczesnego miasta, to co się dzieje w kinie, na wystawach sklepowych, cały ten ruch neonów, świateł. Chciałby widz przestał być bierny, by tylko kontemplował sztukę. Chciał oddać mu jakiegoś rodzaju batutę. W oryginalnym gabinecie można było bowiem przesuwać panele, dzięki czemu przykrywać niektóre i odkrywać inne dzieła sztuki. W naszym łódzkim możemy to robić tylko z jednym panelem, ze względu na ogromną wartość historyczną prezentowanych tam dzieł. Wśród artystów Leger, Picasso, Moholonacz i Piet Mondrian. Kabinet Der Abstrakten zmienił do pewnego stopnia myślenie też o wystawie. Wystawa miała w jakiś sposób uruchomić widza. Może niekoniecznie mówimy tutaj o partycypacji, ale jednak o jakiegoś rodzaju aktywnym zwiedzaniu, które teraz jest dosyć powszechną formą bycia w muzeach. W Muzeum Sztuki w Łodzi, specjalnie na wystawę Awangardowe Muzeum, odtworzyliśmy bardzo wiernie kabinet Der Abstrakten, który powstał w Hanowerze w drugiej połowie lat 20., czyli niemal 100 lat temu. Odtworzenie tej przestrzeni zajęło nam prawie rok. Zużyliśmy kilometry cieniutkich listewek, które były pieczołowicie malowane z trzech stron, w tym jedna z powierzchni miała tylko 2 mm, więc była to naprawdę żmudna i bardzo precyzyjna praca naszej ekipy technicznej. Międzynarodowa kolekcja sztuki nowoczesnej grupy AR. W
ostatnią częścią wystawy, ale tak naprawdę pierwszą, od której też myślenie o tej wystawie się zaczęło, to pierwsza wystawa Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej, kolekcji stworzonej, powołanej do życia przez Grupę AR i oddanej pod opiekę naszemu muzeum. 90 lat temu, w tym roku, świętujemy jubileusz pierwszej wystawy tej kolekcji. Została ona też odtworzona w ramach awangardowego muzeum, sąsiaduje z salą neoplastyczną, stworzoną też, zaprojektowaną i zrealizowaną w tym miejscu w latach 40. też dla prezentacji tej kolekcji, więc mamy szansę zobaczyć dwie bardzo historyczne ekspozycje, stanowiące ważne podsumowanie zabiegów artystów, jakie prowadzili oni do stworzenia pierwszego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Polsce. Artyści tworzący grupę AR, artyści wizualni, malarze, rzeźbiarze, teoretycy i poeci zdołali przekonać artystów europejskich, w tym Polaków i twórców mieszkających wówczas w Paryżu czy Holandii, by przekazali w darze zupełnie bezpłatnie, w takim geście solidarności z tą ideą, swoje dzieła właśnie na poczet stworzenia nowej instytucji mającej taką misję edukacyjną i społeczną. Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej Grupy AR została w tym samym miejscu. Została przekazana w latach 30. przez artystów muzeum, które szybko zmieniło nazwę na Muzeum Sztuki. Jest to nasze muzeum. Podczas gdy Muzea Kultury Artystycznej w Rosji bardzo szybko pod wpływem transformacji też rządu i kierunków, w jakich szła polityka, przestały istnieć. Ich zbiory się scentralizowały lub rozproszyły. W Stanach Zjednoczonych nie udało się wybudować nowego muzeum. Zbiory zostały oddane do Yale University Art Gallery, gdzie są bardzo dobrze zaopiekowane, ale jednak ta instytucja otrzymuje tego rodzaju donacji bardzo, bardzo dużo, więc trochę przepadły w morzu różnych kolekcji, są tylko jedną z wielu. Także w naszym przypadku to rzeczywiście się utrzymało. Podobnie jeśli chodzi o Niemcy, w miejscu, gdzie pracował Dorner i gdzie powstał kabinet Der Abstrakten, go już nie ma. Odtworzony został w zupełnie innej instytucji, w zupełnie innym kontekście, a sala neoplastyczna, nasza sala neoplastyczna jest też wciąż w tym samym miejscu, więc jest to też dowód spełnienia jednak idei, która przyświeca Władysławowi Strzemińskiemu. Działanie tych grup, które prezentujemy na wystawie, daje nam pewnego rodzaju wskazówkę o tym, co jest najważniejsze. Wskazują na to, że nieważne jest konserwowanie przeszłości, mimo że do pewnego stopnia to robiły, ale robiły to w celach edukacyjnych, społecznych i z myślą o przyszłości. I myślę, że to jest bardzo ważna nauczka. Wydaje mi się, że muzea powinny znajdować dziś balans pomiędzy tym, co ogólnoświatowe i tym, co lokalne. Mamy wszyscy te same wyzwania, takie jak katastrofa klimatyczna czy kryzys demokracji, i to jest coś, nad czym możemy w jakiś sposób pracować transnarodowo we współpracy z innymi ośrodkami, takimi jak nasze, ale nie możemy odwracać się od tego, co mamy na własnym podwórku. Tym bardziej ostatnie lata pokazały utrudnienia mobilności i to, że powinniśmy być bliżsi naszemu sąsiedztwu, naszym sąsiadom. Powinniśmy dla nich stanowić pierwsze miejsce, do którego się udają, kiedy mogą. Zapraszamy. Muzeum Sztuki w Łodzi, awangardowe muzeum, znajduje się w naszej siedzibie przy ulicy Więckowskiego 36.